ciężko, żeby tutaj Zajwu mógł jeszcze coś podziałać. No poczekajmy, bo to jeszcze nie jest koniec. Jest wyjście na długą, tutaj pierwszy pędzi Perfecto, zobaczmy. No, wyjście Perfecto na długą, Perfecto! Perfect Dreamy! O kurwa. Perfecto, ależ wjechał na długą, ale te flesze od Elektronika i jego kolegów były perfekcyjne, ależ wyjazd na jednym punkcie życia. Pago, bo koleżanka... Heroik, bo to Amanek dobrze rozpoczyna. Chociaż wysadzony Jax, no od razu rewanż. To jest to tempo, które G2 potrafi narzucić. Kaden, czy on to wytrzyma? Oj, strzał niecelny! Niko, fantastyczny kolejny headshot! I to jest przewaga 4-2! To jest ten styl G2, który się może podobać. Nie jakieś zagrania, jakieś zmyłki, jakieś smołki. Komu to potrzebne? Liczą się headshoty i Niko właśnie to udowodnił. Niko, go kill to po prostu działa w takich momentach, ale też jak G2 zmienia swoją grę w dogrywce wcześniej, cały czas, to co najważniejsze, bombside B, jest dogrywka, dwie rundy z rzędu, wjazd na bombside A. No ale jeżeli ma się Niko w takiej dyspozycji, to on będzie działał i pod B, i pod A, i teraz mamy tego potwierdzenie. On będzie działał wszędzie, patrząc na to, co robi, ale... To było w Polsce? Patrzmy, że w tej końcówce G2 nie goni... Kurwa, tylko dwóch wyjebał w sumie. Myślałem, że coś lepsze. Liquid, a tymczasem Fiflaren, on na ninja wpuszcza zawodników na w Szwecji, okej. Okay. Ale bomba na A. I to jest ten. Bo ostatnio PGL był w Krakowie. Wszystkich, ale no niestety. No i za... no, przyszli i poszli, no i koniec, no. To nie. Fiflaren cały czas siedzi i czeka, no. Fiflaren, co ty robisz? Nie no, Fifi. No nie możesz tak grać, no, no. I co, no. Wszyscy przeszli, zabrali fragi i poszli. Fiflaren teraz, ty, zaraz, panowie. Defensywnie, bity, on jeszcze przyczajony, a Niko coraz bliżej, musiał to słyszeć, wszystko o Niko i ten na plecach, oj, nie, w takim momencie, nie w ten sposób, co? Niewiarygodny Niko, ale ten celownik był na głowie rywala. Tak, to po prostu jest Niko, no czasami tak nie siada, ale wydawało się, że na tym turnieju Niko takiego fraga musi zdobyć. Jeszcze raz, czekajcie. Wszystko o Niko i ten... Wszystko o Niko. No strzelił mu na głowie, kurwa, Imo. O Niko. No, nad hełmem jednak troszeczkę. No bez żadnej snajperki. Tutaj też nawet nie ma Digla. Mamy CZ-kę i 4 razy USP. No widać było, te finanse były słabe po stronie G2 i teraz są tego efekty, ale Hunter na razie daje ten sygnał do walki. Po raz kolejny, może właśnie w takich trudniejszych momentach, bo to jest taki odrobinę trudniejszy moment niż przed chwilą, bo dwie rundy z rzędu przegrane. No to była ustawka na bombsite B. No tak, no to jest jeden frag i teraz Niko, ciekawa pozycja. Kaden się tego nie spodziewał. Oj, ruszą zawodnicy G2, ale stawny jest na wszystko przygotowany. Dobre full auto, już jednak z problemami. To jest nagle 3-1 po stronie G2. Refresh jednak jeszcze nie namierzony. On zdaje sobie sprawę, że nie będzie łatwo, ale może ten timing. Teraz wychylenie, refresh raz i to by było na tyle. Nexa z kolejnym fragiem, aż Niko wstał, aż Niko zachęcił wszystkich kibiców G2 do... Teraz i oni stawy dają fragi, chociaż Niko, wiemy, że na tego trzeba uważać. I Amanek po drugiej stronie. Właśnie, to jest 3-2, ale jeszcze Amanek za chwilę może złapać Ciusza. To się faktycznie dzieje. Rotacja. I to jest szansa dla G2. Niko pędzi z bombą, chociaż tuż za nim już rywale. I Niko, teraz to Niko może robić. Czy to jest ten moment? Ja pierdolę. I bomba leży bez właściciela, ale to był błąd zawodnika G2, ale... Właśnie, to jest 3-2. Szansa dla G2, Niko pędzi z bombą, chociaż tuż za nim już rywale. I Niko, teraz to Niko! Może robić! Czy to jest ten moment? Oj, Niko, nie w ten sposób! Kurwa, ale unlock, nie?
Terro, chociaż teraz po tym zespotowaniu rywala przez Perfecto, no wiedzą, że to właśnie tu będzie ten atak. Bumicz z eliminacją, no i to jeszcze jest do zrobienia. Troszkę zagubili się zawodnicy terrorystów, teraz Bumicz po plecach. Shiro zostaje sam, no sam, zabraknie kul. Nie ma kul. O, jaka ucieczka! Dwie sekundy, jedne, Shiro nie może rywala dojść, ale tańczy! Co to było? Jednak Navi, dążył. Navi, Bumicz! Jak to zrobił Bumicz? No niesamowite, no teraz to doświadczenie. Do dwóch zawodników zdaje się i za chwilę to powinien być... O, o nie, gar, coś nie ty zrobił! Okej. Okay. Wszystko się poprawiło, a tymczasem... O, ale... Pierw powinien z tego stylu zajebać, no nie, no nie, wiesz, kurwa, wiesz, inaczej się gra, inaczej ten... Łatwo. Mały to cały balon, mały balon, nie wypełniony helem, a wypełniony trawą. Coś ci nie pasuje, idź pograć makaro. Chcesz podbić po stu, nie to podbijaj śmiało. Leci balon, szykuj działo. Wszyscy na zielono bawią się, a nie na biało.